Cześć. Nadszedł ten dzień, kiedy trzeba niestety wyjechać już stąd. Jest dzisiaj, słuchajcie, sobota. Tak, oczywiście, słuchajcie, wyjeżdżam w Góry Świętokrzyskie. Na nosek oczywiście, jak zawsze, w Górach Świętokrzyskich, takie międzylądowanie, żeby nie drałować tyle kilometrów. Słuchajcie, sytuacja w Tatrach przedstawia się dzisiaj tak. Także przyszedł deszcz, widać. Taki front niewielki, zaraz będzie po deszczu. Ja wkrótce będę wyjeżdżał, bo jest godzina już chyba 11:30. Oczywiście ja się nie spieszę z wyjazdem. Oczywiście tak, jeszcze jedna rzecz. Odwiedził mnie widz, słuchajcie. No dziwne, nie? Tutaj przyjechał, pozdrawiam oczywiście widza. Przyjechał i zostawił mi jajka. Chwilę pogadaliśmy. Tym razem obuło się bez piwa. Ale no to pierwszy raz się zdarzyło, że mnie ten widz odwiedził. Znaczy tak przyjechał, bo przyjechał na nocleg tutaj. Bo ja to miejsce polecałem na nocleg. Rano polatałem dronem, to widzieliście, z samego rana było ładnie. Teraz się zrobiło brzydko. Ale słuchajcie, no niestety. Czas przeminął. Ale to podsumowanie będzie jutro. Pogadanie. Ja wczoraj słuchajcie, nie nagrywałem materiału. Bo wczoraj ja tu przeleżałem cały dzień, to co ja będę gadanie nagrywał, więc sobie odpuściłem wczoraj nagrywanie, nie brałem kamery do ręki w ogóle, bo wczoraj było, słuchajcie, no tak było,
nie za fajnie było. I w sumie, no co, był sklep, oczywiście do sklepu, poszedłem na jakieś tam zakupy. No i dzień przeminął na w sumie na niczym. Na byciu w pięknym miejscu po prostu przeminął czas. Teraz, że mam te solary, to mogę sobie po prostu postać. Nie muszę jeździć, żeby naładować akumulator. Oczywiście znowu jest taki żal, że trzeba się rozstać z Tatrami. No tak, zobaczcie. Tak to wygląda teraz w tej chwili sytuacja. Taki front idzie z zachodu znowu. Ma przyjechać do mnie kolega na rowerze. Ma do przejechania z Warszawy 150 km. Dokładnie z Piasteczna. Nie wiem, czy on się wybierze. Podejrzewam, że nie. Bo już zaspał. Miał wstać rano i pojechać rano. No i słuchajcie, no i co? No i on ze mną wróci do Warszawy, bo tak by nie pojechał. Inaczej by nie pojechał. A że ja już wracam akurat, no to... To mówię, to dawaj stary, wracaj ze mną, nie? Bo tak by się nie wybrał w życiu na rower. Ale myślę, że jednak się nie wybierze. Takie jest moje spostrzeżenie i go na tyle znam, że wiem, że to się skończy tym, że jednak spęka i nie pojedzie. Bo... A, obawiał się deszczu. Deszczyku się obawiał po prostu. Deszczyku i kurde... No i chyba nie pojedzie. Oczywiście, dobra. 11:26, także słuchajcie, ja jeszcze mam... Z półtorej godzinki będę jechał, bo jeszcze mam jedną rzecz do zrobienia po drodze. Tylko nie wiem, czy mi właśnie pogoda nie przeszkodzi, bo potrzebuję coś na czołówkę filmu nakręcić. No i powoli będziemy się zabierać już. To koniec. To koniec przygody. Ale słuchajcie, jeszcze jest wyjazd we wrześniu. Mam takową nadzieję. Zobaczymy, czy się to uda zrealizować. Po drodze zobaczymy, jak tam na tej Zakopiance będzie dzisiaj. Dzisiaj jest sobota. Po południu to raczej powinno być tak w miarę luźno. Zobaczymy. Takową mam nadzieję. Także słuchajcie, włączę się troszeczkę później. Dotarłem na to miejsce tutaj postoju na parkingu niedaleko Zagnańska. Po drodze były ulewy. Największa była w Krakowie. Jak wyjeżdżałem, znaczy to było przed Krakowem, jak wyjeżdżałem z tego tunelu, takiego słynnego tunelu, który oddali, to normalnie, słuchajcie, ściana wody. Ale już dotarłem, no właśnie dotarłem tutaj i ta sama miejscowa co zawsze. Ja tu zawsze kończę ten wakacje z kamperem, ale tam pogaducha na ten temat to już jutro. Znaczy jutro, no nie wiem, czy nie wrzucę tego w jeden odcinek, bo jeżeli, słuchajcie, nie pojadę do Bartka, no to może to być w tym odcinku jednocześnie. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia wkrótce.